Witamy wszystkich zawodników, którzy biorą udział w 8 wojewódzkich mistrzostwach w karate kyokushin. Przyjechało 140 zawodników z takich miast jak Augustów, Białystok, Suwałki, Grajewo, no i oczywiście Łomża. O oficjalne otwarcie zawodów proszę starostę łomżyńskiego Krzysztofa Kozickiego. Drodzy zawodnicy, szanowni państwo, w tej chwili odbywa się takie oficjalne otwarcie zawodów, no niemniej walki toczyły się już na tej macie od godziny 10:00 i wszystkim tym, może zacznę od uczestników, wszystkim uczestnikom dzisiejszych 8 Mistrzostw Województwa Podlaskiego w karate chciałbym złożyć serdeczne gratulacje, i to zarówno tym, którzy dotrwali czy wystąpią teraz w walkach finałowych, jak również tym, którzy no, dzisiejszych zawodów nie wygrali, poszło im troszeczkę słabiej. Natomiast wszyscy ci, którzy wzięli udział w tych zawodach, myślę, że już jest to wielki sukces, sam udział w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w karate jest już wielki sukces i wszystkim wam serdecznie gratuluję. Wszystkim organizatorom, a więc Łomżyńskiemu Klubowi Karate również chciałem wyrazić słowa uznania za wspaniałą organizację, za oprawę i za to, że potraficie na swoich zawodach utrzymać wspaniałą atmosferę i zgromadzić na niej kilkuset młodych ludzi. Poproszony przez organizatorów o wypowiedzenie tej najważniejszej jakby formuły na zawodach. Szanowni państwo, 8 Mistrzostwa Województwa Podlaskiego uważam za otwarte. Zazen?